Pani prokurator podsunęła kodeks i kazała czytać. Obiecała, że nie zażąda kary śmierci, jeśli Jacula powie, gdzie ukrył ciało Iwony. Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Marcelina i zapraszam na kolejny kryminalny podcast. Dziś mamy efekty dźwiękowe w postaci pukającego deszczu o parapet. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego słychać. Wszystko, co udało mi się dowiedzieć o tej sprawie, pochodzi z materiałów powszechnie dostępnych. Jeśli któraś z informacji jest nieprawdziwa lub krzywdząca dla bliskich, ofiar lub osób zainteresowanych, bardzo przepraszam. Nie jest to moim zamiarem. Kiedy myślimy o zbrodniach popełnionych w Łodzi lub jej okolicy, na myśl przychodzi morderca homoseksualistów, Gruzin Mamukaka, Moruś, morderca taksówkarzy. Dziś opowiem Wam o sprawie, gdzie znów na próżno szukać informacji w necie. Może mieszkańcy Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego będą pamiętać te zbrodnie, ale myślę, że znaczna większość nawet o niej nie słyszała. Jacek, kiedy dopuścił się morderstw, a właściwie pierwszego morderstwa, nie miał nawet 18 lat. Tylko dzięki temu żyje i dziś najprawdopodobniej cieszy się wolnością, no chyba, że znów zawitał do bram zakładu karnego, albo jego życie dobiegło końca. Jacek S. podobał się dziewczynom, ciemnowłosy, wysoki, śniada karnacja. Jednak przy bliższym poznaniu ponoć tracił. Bywał agresywny, arogancki i miał lepkie rączki do cudzych rzeczy. Mimo młodego wieku Jacek miał za sobą wyrok za włamanie, jednak nikt nie spodziewał się, że może dopuścić się tak okrutnych czynów i to na dziewczynach, które znał od lat, którymi imprezował, chodził do szkoły i spędzał czas wolny. Dorota była 19-letnią, atrakcyjną, wysoką blondynką. Bez wątpienia podobała się mężczyznom. Była kolorowym ptakiem, lekko duchem. W rodzinnym domu bywała sporadycznie, jakby przelotem. Częściej można było ją spotkać w hotelu Grand, modnych dyskotekach i drogich restauracjach. Obracała się w towarzystwie cinkciarzy, taksówkarzy i obcokrajowców. Podejrzewa się, iż była początkującą panią do towarzystwa. 24 kwietnia 1984 roku Dorota spotkała Jacka oraz Aldonę. Cała trójka znała się z podstawówki, mieszkali na jednym osiedlu i kiedyś się kolegowali. Dorota robiła zakupy na Piotrkowskiej. I to jakie? Torebka, bielizna, spodnie, bluzka, sukienka. Później zaprosiła znajomych do hotelu Grand na obiad. Rachunek zapłaciła za całą trójkę. Jakim cudem ta 19-latka mogła dysponować sumą, która wielu osobom w tamtym czasie musiała wystarczyć na cały miesiąc? W trakcie rozmowy Jacek dogadał się z Dorotą, że kupi od niej bluzkę dla swojej dziewczyny. Umówili się na później. Młoda kobieta spieszyła się. Była umówiona do fryzjera. Wieczorem tego samego dnia Dorota zameldowała się w hotelu Trybunalski, w Piotrkowie Trybunalskim. Była widziana przez recepcjonistkę, jak opuszcza hotel, w towarzystwie młodego mężczyzny. Nikt specjalnie nie przejął się nieobecnością Doroty. W domu bywała rzadko, a znajomi najwidoczniej nie przykładali uwagi do towarzystwa Doroty. Ciało młodej kobiety znalazł przechodzień, a raczej jego pies, który zaczął węszyć przy kanale przepustowym. Było to na skrzyżowaniu krakowskiego przedmieścia z ulicą Eryka, 3 maja 1984 roku. Kobieta była w pełni ubrana, miała na sobie czarne spodnie, białe rajstopy ze złotą nitką oraz czarną bluzkę. Denatka nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Jej obrażenia wskazywały na uduszenie. Na miejscu ujawnienia zwłok znaleziono niedopałek papierosa oraz odcisk sportowego buta. Tożsamość młodej kobiety nie była znana milicjantom. Postanowiono opublikować jej zdjęcie w Dzienniku Łódzkim oraz Głosie Robotniczym. Nie czekano długo na odzew. Tato Doroty zgłosił się na milicję. Z racji prowadzonego przez córkę trybu życia nie zgłaszali z żoną jej zaginięcia.
Dorocie zdarzało się nie kontaktować z bliskimi przez dłuższy czas. Ostatni raz rodzice widzieli ją na 2 tygodnie przed ujawnieniem ciała. Towarzystwo, w jakim obracała się ta młoda kobieta, nie było skłonne do pomocy milicjantom. Ci, którzy mieli coś do powiedzenia, wspominali, iż Dorota zazwyczaj była widziana w towarzystwie zamożnych mężczyzn. Portier Politechniki Łódzkiej przypomniał sobie, że spotkał Dorotę. Ale było to 20 kwietnia na dyskotece w Grandzie. Bawił tam ze znajomymi, kiedy zauważył młodą, atrakcyjną, wysoką blondynkę. Siedziała sama. Podszedł, zagadał, zaprosił do towarzystwa. Ta mu się zwierzyła, że nie ma pieniędzy. Powiedziała, że pokłóciła się z rodzicami i nie może wrócić na noc do domu. Michał, bo tak było portierowi, postanowił pomóc Dorocie. Mężczyzna niewiele mógł zaproponować dziewczynie. Jedynie pustostan przy ulicy Piotrkowskiej 260, który był własnością Politechniki, a nie był użytkowany. Dorota przystała na propozycję. Znając Łódź, pewno zdawała sobie sprawę, iż warunki będą kiepskie. Z relacji Michała wynika, iż pojechał z Dorotą na miejsce, pokazał jej pomieszczenie, w którym może odpocząć, a następnie udał się do własnego domu. Rano, kiedy wrócił, dziewczyny już nie było. Zostały jedynie jej rzeczy. Spotkał ją w Grandzie, kiedy pojechał tam na śniadanie. Rozmawiali chwilę, czekała na kogoś. Później widział ją jeszcze w towarzystwie kilku mężczyzn, podszedł nawet do nich, ale delikatnie mówiąc, kazano mu spadać. Kiedy opuszczali hotel, zawołał do niej, że będzie czekał przy Piotrkowskiej 260. Nie odwróciła się, nie zareagowała. W pustostanie znalazł kartkę. Michał, proszę cię, przynieś moje rzeczy do Grandu. Koniecznie dzisiaj, bo nie mam w czym chodzić. Nie poszedł. Jednak do hotelu był zły na dziewczynę. Kiedy przeczytał w gazecie o jej śmierci, reklamówkę zaniósł na milicję. Niewiele tam było. Szczotka do zębów, paczka klubowych, krem. Milicja próbowała ustalić, co działo się z dziewczyną między 24 kwietnia, kiedy widziano ją ostatni raz w Trybunalskim, a 30 maja, który najprawdopodobniej był dniem śmierci młodej kobiety. Publikowano w gazecie jej zdjęcia. Odzew był dość spory, ale nie dotyczył dni, które interesowały prokuraturę i milicję. Dość ciekawe informacje miał pewien częstochowski ginekolog. Twierdził, iż Dorota była u niego. Podejrzewała, że jest w ciąży, a ojciec dziecka chciał, aby usunęła. Zbadał ją i stwierdził, że faktycznie to 7 tydzień. Po kilku dniach Dorota miała się zjawić z Libańczykiem, ojcem dziecka. Obcokrajowiec miał być agresywny w stosunku do dziewczyny, a nawet uderzyć ją w gabinecie lekarskim. Co interesujące, sekcja zwłok nie potwierdziła jego słów. Dorota nie była w ciąży, nigdy też nie dokonała aborcji. Mężczyzna najwidoczniej pomylił ją z inną kobietą. Śledczy mieli niełatwy orzech do zgryzienia. Dorota prowadziła niebezpieczny styl życia. Jeśli faktycznie parała się prostytucją, mordercą mógł być każdy. Śledztwo po paru miesiącach zostało umorzone. Do przełomu, a raczej początku przełomu, jeśli tak to możemy nazwać, doszło 17 listopada 1984 roku, kiedy zaginęła Iwona, koleżanka ze szkolnych lat Doroty i Jacka. Dziewczyna mieszkała na tym samym osiedlu, co oni. Mieli wspólnych znajomych, chociaż Dorota już nie spotykała się z paczką z Teofilowa, to młode kobiety znały się dobrze. Woda i ogień. Dorota lubiła się zabawić, trochę igrała z losem. Niebezpieczne znajomości, szemrane interesy. Czy Iwona była inna? Na pewno była wychowywana w inny sposób. Mimo pełnoletności dziewczyna musiała wracać do domu o określonej godzinie. Nie pozwalano jej na wakacje ze znajomymi i często zdarzało się, że kiedy miała u siebie gościa, przychodził jej tata
i mówił, że koniec wizyty, Iwona musi się uczyć. Młoda kobieta skończyła liceum, była słuchaczką studium medycznego. Od zawsze świetnie sobie radziła w szkole, inteligentna, zdyscyplinowana. Dorota robiła, co chciała. Iwona starała się sprostać wymaganiom rodziców i zdobyć wykształcenie. Poszukiwania Iwony rodzice rozpoczęli niemal natychmiast. Milicja natomiast widziała w Iwonie kolejną nastolatkę, która zwiała z domu. Z powodu braku wsparcia organów ścigania rodzice dziewczyny próbowali różnych metod. Skontaktowali się z radiestetą, księdzem jasnowidzem, słali różne pisma do wymiaru sprawiedliwości, jednak bez skutków. Podczas poszukiwań córki rodzice Iwony skontaktowali się z jej koleżanką, u której ta miała być feralnego wieczora. Znajoma poinformowała zmartwionych rodziców, że owszem, Iwona była u niej, ale wyszła. Wspominała, że jest umówiona z Jackiem. Milicjanci przepytali Jacka, jego kolegów. Niewiele to wniosło do sprawy. Nie do końca jasne jest, w jaki sposób śledczy z Łodzi i Piotrkowa zaczęli łączyć te sprawy i podejrzanego. Prokuratura rejonowa oficjalnie również zdecydowała się na połączenie tych spraw. Zaczęło się żmudne śledztwo. Licznym konfabulacjom i pomówieniom nie było końca. Jacek pochodził z dość zamożnej rodziny. Ojciec chłopaka był kierowcą tira. Jak na tamte czasy było to zajęcie, które stwarzało możliwość dodatkowego zarobku. Rodzice posiadali mieszkanie w bloku, budowali okazały dom wtedy na przedmieściach. Jacek, mimo iż wychowany w dobrobycie, jak na tamte czasy, pamiętajcie, iż mówimy o latach 80., wciąż kombinował, jak zarobić, aby się nie narobić. Był aresztowany za włamanie, ale dzięki pieniądzom rodziców długo nie zabawił w areszcie. Z tego zajścia nie wyciągnął należytych wniosków. Namawiał koleżankę do morderstwa. Jego plan był taki, aby udać się pod peweks i udawać cinkciarza. Następnie klientkę, plan dotyczył tylko i wyłącznie kobiet, zaprosić do samochodu pod pretekstem wymiany gotówki, okraść i udusić. Plan miał ponoć również co do sąsiadów zamieszkujących w domu, obok tego, który budowali jego rodzice. Chciał ich okraść. Zdaje się, iż Jacek miał większe potrzeby i aspiracje niż przeciętny Kowalski. Wypłata z przedsiębiorstwa transportu handlu wewnętrznego w Łodzi nie wystarczała temu młodemu mężczyźnie na jego potrzeby. Pętla na szyi Jacka zaciskała się powoli. Im więcej znajomych było wzwanych na przesłuchania, tym bardziej śledczy i prokuratura upewniali się, że Jacek ma na sumieniu obie dziewczyny. Zatrzymano go po przesłuchaniu Beaty, dziewczyny, która była znana wszystkim wcześniej wymienionym osobom. Dziewczyna poinformowała, że Jacek sprzedał jej sukienkę i bluzkę z prośbą, by nie pokazywała tych rzeczy Aldonie. Po rozmowie z Aldoną okazało się, iż sukienka i bluzka należały do Doroty. Aldona była świadkiem, kiedy dziewczyna kupowała sobie te rzeczy, ale była też pewna, że Jacek tamtego dnia, gdy jedli obiad z Dorotą w Grandzie, nie kupił od dziewczyny tych rzeczy. Przecież były nowe i jeszcze nie noszone. Wyglądało na to, że Jacek musiał spotkać się z Dorotą później. Milicji udało się dotrzeć do byłej dziewczyny Jacka. Ona mieszkała w Warszawie i była w posiadaniu torebki Doroty. Dostała ją od Jacka na urodziny albo imieniny. Odciski podeszw znalezionych na miejscu ukrycia ciała Doroty pasowały do obuwia chłopaka. 28 lutego 1985 roku prokuratura podjęła decyzję o zastosowaniu aresztu względem Jacka S. Jacek kręcił, ile się dało. Do sprawy starał się wciągnąć Siwego, jego ojczyma, byłego już milicjanta. Osoby i wersje mnożyły się jak grzyby po deszczu.
Jacek wymyślał co rusz nowy przebieg zdarzeń i powód zabójstwa. Doszło nawet do sytuacji, gdzie oskarżył milicjantów, twierdząc, iż te zeznania zostały na nim wymuszone. Nie ma jednej wersji wydarzeń, są tylko przypuszczenia, jak mogły wyglądać ostatnie godziny życia Doroty. Zdaniem prokuratury, kiedy Aldona wyszła do toalety, Jacek i Dorota umówili się na później. Przypuszcza się, iż Dorota musiała kogoś okraść, bo niby skąd mogła dysponować tak dużą sumą pieniędzy. Możliwe, że zwierzyła się z tego Jackowi. Jasne było, że w Łodzi nie może zostać, bo z pewnością będzie poszukiwana. Recepcjonistka w Grandzie zapamiętała, że dziewczyna prosiła, aby nikomu nie mówić, że jest zameldowana w hotelu. I faktycznie pytali o nią jacyś mężczyźni. Czy do Piotrkowa udała się sama, czy z Jackiem, nie wiadomo. Możliwe, że chłopak dołączył do niej później. Hotel Trybunalski opuścili wspólnie, wieczorem 24 kwietnia. Motyw zbrodni ewidentnie jest finansowy. Dorota prowadziła niebezpieczny tryb życia, co z pewnością zachęciło Jacka. Tym bardziej, że narobiła sobie wrogów w Łodzi. Kiedy ją udusił i gdzie, nie jest jasne. To, że umieścił jej ciało w kanale przepustowym, już wiemy. To jak było z Iwoną, co się z nią stało i dlaczego? Tu mamy powtórkę z rozrywki. Znów kłamstwa i pomówienia. Aby wymusić na Jacku wyznanie, gdzie ukrył ciało Iwony, prokurator Małgorzata Rąc posunęła się do sprytnej sztuczki. Jak wspominała, Jacek bał się kary śmierci i podczas któregoś już z rzędu przesłuchania zapytał, co grozi mu za zabójstwo Doroty. Pani prokurator podsunęła kodeks i kazała czytać. Obiecała, że nie zażąda kary śmierci, jeśli Jacula powie, gdzie ukrył ciało Iwony. Jacek przystał na propozycję, nawet trzeźwo zażądał tego na piśmie. W chwili zabójstwa Doroty był niepełnoletni. Nie można było żądać kary śmierci. Grupa zajmująca się siecią wodno-kanalizacyjną musiała być w szoku, kiedy łódzkie radiowozy milicji zjawiły się na terenie ich pracy, a w pobliżu poligonu. Ciężki sprzęt był na chodzie, gotowy do pracy. Pracy, której tego dnia nie dane im było wykonać. Jacek wskazał miejsce ukrycia ciała Iwony. Technicy powoli, delikatnie rozgrzebywali ziemię. Rodzice dziewczyny byli obecni na miejscu. Jacek też. Nie wykazywał żadnych emocji i skruchy. Jak wspomina pani prokurator, mimo iż znała Iwonę tylko ze zdjęć, wiedziała, że to jej ciało wyłania się spod ziemi. Iwona miała w ustach knebel. Mimo kilku miesięcy pod ziemią, szczątki dziewczyny zachowały się w dobrym stanie. Tak jak mówiłam, Jacuś miał bujną wyobraźnię. Znów było kilka wersji wydarzeń, wspólnicy. Z książki Prokurator, kobieta, która się nie bała, możemy się dowiedzieć, jak zdaniem pani prokurator Rąc wyglądał przebieg zdarzeń. Jacek umówił się z Iwoną. Początkowo po jej zajęciach w szkole, później przełożył to spotkanie na wieczór. Zaprosił Iwonę do willi budowanej przez jego rodziców. Nie znam lokalizacji, wiem tyle, że była gdzieś pod lasem. Iwona była mocno podekscytowana. Kochała się w Jacku. Znali się długo. Kiedyś była dziewczyną jego kolegi Siwego, tego, którego pomówił Jacek o współudział w morderstwie Doroty, a Siwy był też związany z Aldoną. Jacek wysyłał Iwonie sprzeczne sygnały. Zdaje się, że to jej bardziej zależało na relacji z Jackiem. On raczej traktował ją jako koleżankę, z którą może się spotkać, kiedy się nudzi. Iwona wybaczała mu wiele. Traktowała z przymrużeniem oka jego wyskoki. Nie chciała też słuchać koleżanek, które miały o nim złe zdanie. Mama Iwony słyszała kiedyś ich rozmowę. Iwona zwierzała się Jackowi, że została zgwałcona przez Siwego i Piotrka. Piotrek to kolejna osoba z towarzystwa. Jacek obiecał pomścić Iwonę. Jeśli zrobił to, pomawiając Siwego o udział w morderstwie Doroty, a Piotrka w morderstwie samej Iwony, to faktycznie to zrobił.
Mama Iwony mówiła, że jakiś czas przed podsłuchaniem tej rozmowy córka wróciła do domu z podbitym okiem, śniakami na ciele, jakaś nieswoja. Prokuratura tą sprawę odłączyła od spraw zabójstw. Zdaje się, iż zapadły wyroki w tej sprawie. Piotrek przyznał się do gwałtu, Siwy natomiast odmówił jakichkolwiek wyjaśnień. Iwona, nie czując zagrożenia ze strony Jacka, udała się w umówione miejsce. Jacek miał oddać jej pieniądze, które pożyczył jakiś czas wcześniej, a zwlekał z oddaniem. Co wydarzyło się między tą dwójką tamtego wieczora, również pozostaje w sferze domysłów. Młody mężczyzna początkowo twierdził, iż z zabójstwem Iwony nie ma nic wspólnego, że to Siwy i Piotrek udusili młodą kobietę. Kiedy wytknięto mu, że przyczyny śmierci, a raczej sposób, w jaki zamordowano Iwonę, jest nieco inny niż to, co on opowiada, stwierdził, że faktycznie pokłócili się z Iwoną tamtego wieczora. Była zła na niego, bo nie miał dla niej pieniędzy. Zaczęli się kłócić, wyrzucać sobie różne rzeczy. Padały wyzwiska, aż w końcu dziewczyna spoliczkowała Jacka. Ten, nie czekając długo, oddał jej. I wtedy zaczęła się prawdziwa awantura. Iwona wpadła w histerię. Aby ją uciszyć, wetknął jej w usta ściereczkę. Ugryzła go. Więc ją jeszcze związał i wetknął głębiej knebel. Wyszedł z domu, aby zobaczyć, czy sąsiadka jest u siebie. Chciał od niej pożyczyć pieniądze. Kiedy wrócił, Iwona była martwa. Przewiózł samochodem ciało i zakopał w okolicy poligonu. Pani prokurator jest zdania, iż Iwona domyślała się, co zrobił Jacek Dorocie i mówiła o tym otwarcie. Podejrzewa się, iż Jacek odmówił oddania pożyczonych pieniędzy. Wtedy Iwona poinformowała go, że uda się na policję, aby opowiedzieć o swoich podejrzeniach. Zdaniem prokuratury Jacek działał z premedytacją, posprzątał w domu, zmył naczynia, z których korzystali z Iwoną, pozbył się jej rzeczy, ukrył ciało. A co najważniejsze, na kilka dni przed zbrodnią zaczął opowiadać o tym, z czego zwierzyła mu się młoda kobieta. Czyżby chciał zrzucić podejrzenia na Siwego i Piotrka? Sprawa w sądzie przeciwko Jackowi rozpoczęła się 3 września 1987 roku, prawie 3 lata po zbrodniach. Wyrok zapadł 28 stycznia 1988 roku. 25 lat pozbawienia wolności, odebranie praw publicznych na 10 lat oraz grzywna w wysokości 100 tysięcy złotych. Jacek kilkukrotnie miał przerwy w odbywaniu kary, w tym czasie ożenił się, doczekał się potomstwa, a nawet rozwiódł. Iwona i Dorota, chociaż zupełnie różne, zginęły z rąk tego samego człowieka. Jedna z powodu chciwości oprawcy, druga najprawdopodobniej ze względu na posiadaną wiedzę. Kochani, zapraszam Was również do podcastu z poprzedniego tygodnia. Jemu tam YouTube trochę ukrócił zasięgi, chyba ze względu na temat. Jeśli ktoś nie dostał powiadomienia, to zapraszam do playlisty. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Cześć!